jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym Basita dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieści chce wśród owadów ryb. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja próba tu i tam świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Spróbuję jeszcze raz. O, co tu się dzieje? Co to? Zaraz zobaczę, co to może być. Coś podobnego. Co to za dziwaczne stworzenie? Cześć. Dzień dobry, ale nie wiem, z kim mam przyjemność. Ja jestem Maja, może spokojnie wyjść, nie zrobię ci nic złego. Ojej, ale ty jesteś okropnie długa. Jestem dżdżownica, Magda. Ach, rozumiem. Ty jesteś dżdżownicą, a ja jestem pszczółką. Domyślam się, że mieszkasz pod ziemią. Czy tam jest dużo miodu? Miodu? Co ty pleciesz? W ziemi nie ma żadnego miodu. Wyszłam na mały spacer, korzystając z tego, że jest taka wspaniała pogoda. No wiesz, wieje jak licho i na pewno zaraz będzie padało. No właśnie, dla nas jest to najwspanialsza pogoda. Tak to już jest na tym świecie, kiedy wy się cieszycie, że świeci słońce. My czujemy się po prostu okropnie. Ach tak. Dlaczego znowu się chowasz? Widzisz, moja mała rozmowa strasznie mnie męczy. Co ona mówi? Że rozmowa ją męczy? Zaczekaj, proszę cię, zaczekaj! Wyjdź jeszcze na chwilę! Po co? Wiesz, dlaczego rozmowa tak cię męczy? Bo całymi dniami siedzisz pod ziemią sama. Nigdy nie szukał mojego towarzystwa. Jak to? Naprawdę nie masz żadnego przyjaciela? Ale dlaczego? Jesteś przecież bardzo miła. A może ty nie chcesz mieć przyjaciół? Bardzo bym chciała, ale nic z tego. Zaczynam się domyślać. Pewnie jesteś nieśmiała. Nigdy nie chciał być moim przyjacielem. Wiesz, co zrobimy? Razem poszukamy dla ciebie przyjaciela. Wychodź. Co? Ale jeżeli chcesz mieć przyjaciół, musisz być uśmiechnięta. Teraz lepiej. Czy możemy już ruszać? Chodź szybciej. Przepraszam, nie gniewaj się, ale ja chyba tu zostanę. Przecież mieliśmy szukać przyjaciół. O, właśnie ktoś leci. Hej, wy tam, zaczekajcie. Co ci się stało, Maju? To moja przyjaciółka dżdżownica. Czy chcielibyście się z nią zaprzyjaźnić? Lecimy do mojego kuzyna na urodziny. Jeśli chcesz, możecie tam przyjść. Nie wiem, czy jestem w odpowiednim nastroju, żeby iść na przyjęcie. Im więcej gości, tym weselej. Zapraszamy. No widzisz, idź jak z płatka, chodź. Nie tak szybko, Maju, zaczekaj. Kocham? Strasznie się zasapałam.
pospiesz się, nie wypada się przecież spóźnić na urodzinowe przyjęcie. Więc chyba będziecie bawili się beze mnie. Nie dam rady szybciej. Już się zaczęło, że też ja nie mam skrzydeł. Jest wiele zwierząt, które nie mają skrzydeł i wcale nie czują się z tego powodu nieszczęśliwe. Na przykład koń też nie może latać. Naprawdę? No jasne. Polecę teraz bardzo wolno, a ty ruszaj za mną. Ojej. Nie tak szybko. Oj. Ale zabawa! Pospiesz się, Magdo! Prawda, że to ładna muzyka? A może chcesz się zaśpiewać razem z nami? Ach, z przyjemnością, jeśli pan pozwoli. Słyszysz, możemy wystąpić z tą orkiestrą. No tak, jeszcze tylko tego brakowało. Jeśli z serca płynie pieśń dla przyjaciela, nawet gdy nie brzmi wspaniale, serce rozwesela. No to spróbuj. Ale ja tak okropnie śpiewam, że wszystkie liście z drzew pospadają. Oj, nie uciekaj! Nikt nie zwrócił uwagi, że fałszujesz! Spójrz, grają sobie spokojnie dalej! Wcale nie było tak źle. Uważam, że pięknie śpiewałaś. Jesteś bardzo miła, ale ja wiem, że to było okropne. O! Halo, gdzie się spieszysz? Maja, nie widziałem cię już całe wieki. To moja przyjaciółka, dżdżownica. Proszę cię, zostań jej przyjacielem. Bardzo chętnie, jeśli sprawi ci to przyjemność. O, zapomniałem, że dżdżownica nie ma rąk. Przepraszam, nie gniewaj się na mnie. A teraz się przekonasz, jakiego masz silnego przyjaciela. Za nie mówisz ze zdumienia. Patrzcie, uważnie. Ej, co się dzieje? Ratunku! Ojej, na pomoc! Na pomoc, ratunku! Ojej! Ratunku, na pomoc, ratunku! Trochę źle się do tego zabrałem, ale zaraz się przekonacie, że to, co mówiłem, to święta prawda. Ale silny! Mój grzbiet jest w opłakanym stanie! Muszę szybko zrobić sobie ciepłe okłady! Ja nie mogę dłużej na to patrzeć. Nie odchodź! No, Maju, czy nie jestem prawdziwym siłaczem? Gdzie one się podziały? No proszę cię widzieć, dlaczego znowu się chowasz? Bo jestem zupełnie do niczego. Nie umiem latać, nie potrafię śpiewać, nie jestem także silna. Sama widzisz, że gorzej już być nie może. Ja także nie jestem silna i nie umiem śpiewać. To wszystko nie ma sensu. Lepiej będzie, jak zostanę sama. Wcale nie. Jestem pewna, że znajdziesz w końcu prawdziwego przyjaciela. A, stonoga. Ona także nie może latać i nie śpiewa. Nie jest też wcale silna ani zbyt piękna. No, tym razem musi się udać. Wreszcie będziesz miała przyjaciela. Co powiedziałaś? Widzisz tę stonogę? Zatrzymam ją, a ty podejdź za chwilę. Będzie lepiej, jeśli zostawisz mnie w spokoju. O, Maja, przepraszam, że nie poświęcę ci teraz czasu, ale jestem bardzo zajęta, bo szukam czegoś do zjedzenia. Od dłuższego czasu nie miałam nic w ustach. Taka byłam pewna, że tym razem się uda.
Nie przejmuj się, droga Maju. Skoro los chciał, żebym była dżdżownicą, to muszę spędzić życie w samotności. Kiedyś jakiś człowiek wykopie mnie i użyje jako przynęty na ryby, jeśli nie ubiegnie go kos albo inny ptak. Śniło mi się kiedyś, że miałam prawdziwego przyjaciela, ale to był niestety tylko piękny sen. Hej-ho! A! Hej-ho! Hej-ho! Dzień dobry, Filipie. Pozwól, że ci przedstawię moją przyjaciółkę. Witam serdecznie. Jeśli mnie oczy nie mylą, to jest dżdżownica. Dżdżownica Magda, moja przyjaciółka. Zawsze byłaś dziwna. Ale byłbym zapomniał, Gucio miał do mnie jakiś interes. Hej, no cóż, idziemy dalej. No, chodźmy. Jest mniej więcej mojego wzrostu. Nazywa się Maja. Nie znacie jej? Tam właśnie leci jakaś pszczółka. Czy to nie ona? Halo, Maju, szukam cię właśnie. Cześć, Guciu! Gdzieś ty była, już straciłem nadzieję, że cię znajdę. O! Dzień dobry, Guciu. Kto to jest tam na ziemi? To moja znajoma dżdżownica Magda. Jest bardzo samotna, więc szukam dla niej przyjaciół. Widzisz tych tam na dole? Może któryś z nich się z nią zaprzyjaźni? Masz rację, to byliby dla Magdy znakomici przyjaciele. To prawda, jestem bardzo samotna, ja... Przepraszam, jedno pytanie, co umiesz robić? No, prawdę mówiąc niewiele, nie umiem fruwać, nie umiem śpiewać, nie jestem także niestety najszybsza, bardzo mi przykro. Ależ Magdo! Sama widzisz, Maju, że z Magdą nie można się w nic bawić. Ona się do nas nie nadaje. Nie odchodźcie! Co takiego? Zrobiłabym wszystko, żebym tylko mogła się z kimś pobawić. Jeszcze nigdy się z nikim nie bawiłam. Czy nie moglibyśmy na przykład poskakać przez skakankę? Przez skakankę? Co ty pleciesz? Do tego potrzebna jest linka. Oczywiście, ale może właśnie ja mogłabym być tą linką. Co? Chcesz być skakanką? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Niczego się nie nadaje. Najpierw chce się bawić, a potem... Masz rację, z nią nie można się w nic bawić. Jak nieźle się zapowiadało. Jak się czujesz? Czy oni już poszli? Mam nadzieję, że się dobrze bawili. O, jeszcze jak. Szkoda, że nie widziałaś, jacy byli zadowoleni. O. Bardzo się cieszę. Co to? Co tam się dzieje? Pochodźmy tam. Dobrze. Poczekaj, to zaraz wrócimy. To może pójdę razem z wami? Nie, zostań. Zobaczymy, co tam się dzieje i zaraz wszystko ci opowiemy. Ja chcę iść razem z wami. Udławi. Nie przypuszczałem, że jest. A to wy, gdzieście byli? Powiedz, co to się dzieje? Zawody w jedzeniu. Głupawe, ale można się trochę zabawić. A wy ciągle jeszcze chodzicie z tą okropną dżdżownicą? Jak możesz? Mówiłam ci przecież, że to moja przyjaciółka. Co ona w niej widzi?
Ojej, ratunku, ratunku! Wspaniale! Ja nie przypuszczałem! No, a może ktoś ma ochotę pobić ten rekord? Widzę, że wędruje już następny ogórek. Taki olbrzym to już chyba przesada. Rzeczywiście ogromny. Wątpię, żeby znalazł się ktoś, komu udałoby się pobić tego żarłoka. Jestem pewien, że to zupełnie niemożliwe. Mam myśl! A może ty byś spróbowała zjeść tego ogórka? Nie, Maju. Wyobrażasz sobie, jak oni byliby zdumieni? No więc nie ma nikogo, kto chciałby się zmierzyć z naszym grubasem? Oczywiście jestem pewien, że nie ma. Owszem jest, spróbuję cię pokonać. Tak, zjem tego ogórka. No to smacznego, życzę ci powodzenia. Obyś tylko nie musiała zbyt szybko zrezygnować. Świetnie, Magda! No! No! Wspaniale, Magda, brawo! Brawo! Wspaniale, brawo! Biory, brawo, brawo! Muszę jeszcze raz stanąć przeciwko sobie. Oto nowy ogórek. Jeden centymetr, drugi centymetr, trzeci centymetr, czwarty centymetr, piąty centymetr, szósty centymetr, siódmy centymetr, ósmy centymetr. I jeden centymetr, drugi centymetr, trzeci centymetr, czwarty centymetr, więc tutaj jest środek. Chwileczkę. Zaczynajcie jednocześnie. Ten, kto pierwszy dojdzie do miejsca, w którym jest kwiat, zwycięży. Wszystko jasne? Tak jest. Mam nadzieję, że ona tego nie zrozumiała. Uwaga, podaję komendę. Na miejsca? Gotowi? Zaczynamy! Ojej, co? Ojej! Od początku byłem pewien, że to ty zwyciężysz. Bardzo wam dziękuję. Ale ty jesteś teraz gruba. Mam nadzieję, że nikt z tego powodu nie będzie się ze mnie wyśmiewał. Wygląda teraz okropnie. Zupełnie przypomina balon. Magda, gdzie ty jesteś? Biedna Magda, zamiast podziwiać, wszyscy ją wyśmiali. Musimy ją jakoś pocieszyć. Ale jak to zrobić? Poczekaj. Wiem, że w szkole uczyliśmy się czegoś ważnego o dżdżownicach. Co to było? Żebym to ja wiedział, Maju. Nie trudźcie się, nie ma sensu. Teraz już wiem, że nikt mnie nie polubi. Słyszysz? Poczekaj, Magda, poczekaj. Proszę cię, zostań z nami. Zostawcie mnie w spokoju, mam już wszystkiego dosyć. A właśnie, że nie. Puść mnie. Magda, proszę cię, nie idź w tę stronę. Tam mieszkają ludzie. Jak do nich pójdziesz, to już nie wrócisz. Ojej. Zostaw mnie, proszę cię, zostaw mnie w spokoju. Daj mi spokój. Nie puść się. To głupia dżdżownica. Nie, Magda, nie, nie idź tam. Zupełnie nie wiem, co z nią zrobić. Idzie prosto do domu człowieka. Magda, pala! Już sobie przypomniałem. Guciowi się przypomniało, że jesteś bardzo pożytecznym robakiem, bo spulchniasz ziemię, słyszysz? Uczył się o tobie w szkole. Mam już wszystkiego dosyć. O, jaka piękna dżdżownica.
Wędruj na moje pole, robaczku, i spulchniaj mi ziemię. No widzisz, człowiek też wie, że jesteś bardzo pożyteczna, bo spulchniasz ziemię. A kiedy czyni się coś pożytecznego, to w ogóle nieważne, czy się umie latać lub śpiewać, rozumiesz? Życzymy ci wszystkiego najlepszego i bardzo dużo deszczu! Co ty mówisz, deszczu? Bardzo wam dziękuję. Teraz już chyba nie będzie smutna, odkąd wie, że jest taka pożyteczna. Widzisz, Guciu, że przydaje się to, czego uczą nas w szkole. O tak! Jak dotąd wszystkie nasze opowieści, nawet te smutne, zawsze dobrze się kończą. Przyznacie, moje kochane dzieci, że to bardzo miłe, prawda? A teraz muszę opowiedzieć wszystkim w okolicy, że dżdżownica jest wspaniałym i bardzo pożytecznym robaczkiem. Pewnie chcielibyście się dowiedzieć czegoś o następnych przygodach Mai. A więc uchylę rąbka tajemnicy. Przeżyje ona chwilę grozy z powodu bardzo długiego i lepkiego języka pewnej żaby. Ludzie mówią, że żaba to bardzo pożyteczne zwierzę. No, owszem, ale dla nich. My, owady, musimy się mieć przed nią na baczności. Ale Maja to mądra i sprytna pszczółka, więc na pewno da sobie z tą żabą radę. W wersji polskiej udział wzięli Maja Ewa Złotowska, dżdżownica Magda Alina Bukowska, Gucio Jan Kociniak, Filip Andrzej Gawroński i inni. Piosenkę o Maji śpiewał Zbigniew Wodecki. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród owadów kryć. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja próba tu i tam świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Wziąłeś? Przepraszam, że wszedłem do pani kwiatu, ale naprawdę jestem bardzo głodny. Ach tak, nie masz za co przepraszać, tam już nic nie ma. A? Wybrałeś mi już nektar ze wszystkich kwiatów, skąd się tu wziąłeś? Ty chyba nie jesteś naszego ula. Eja. Wracamy, zbierajcie się, szybko, szybko, wracamy do ula, za mną, szybko, szybko. Nie zostawimy ani kropelki. Gdybym był w ulu, na pewno bym tak nie głodował.
Nie, coś mi tu jednak pachnie. Jaki słodki zapach. Tak, to stąd tak pachnie. Ojej, jak to ciasno. I w dodatku też nic nie ma. Gdzieś ty się wcisnął? Jesteś chyba bardzo głodny. O! Guciu, uciekaj stamtąd, szybko uciekaj! Wyłaź stamtąd, wyłaź! Zwariowałaś, omal nie wyrwałaś mi nogi. Spójrz tylko na liście tej rośliny. Kiedy ty byłeś wewnątrz kwiatu, mało brakowało, a liść owinąłby się dookoła ciebie i unosił cię. Zdaje się, że to jest ta owadożerna roślina, o której mówiła panna Klementyna. Uciekajmy szybko! Lecz za mną, Guciu, znam miejsce, gdzie jest dużo kwiatów. Lecisz? Lecę, ale nie śpiesz się tak. Wiesz, że ja nie umiem tak szybko latać. Dlaczego nie chcesz wrócić do ula? Pomyśl, że codziennie jadałabyś regularnie, a w nocy spałabyś sobie w swoim własnym łóżku. Huśtajcie się, huśtajcie, to wasze ostatnie chwile. Jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Już wiem, trzeba się do nich zbliżyć. Raz. Halo, joho, halo, halo, joho, halo, joho, ho, halo. Wygląda jak żaba. Bo to jest żaba. Dzień dobry, pani żabo, co pani robi? Chodź tam się, chodź tam. Nie wiedziałam, że żaby też lubią się huśtać. Oczywiście, że lubimy, to wspaniała zabawa. Czy mogę się pochuśtać z panią? Oczywiście, proszę bardzo. Ojej, jak mi przykro, czy coś się pani stało? Aż ty mi za to zapłacisz. Pomóż mi, moja mała. Nie mogę wstać. Już do pani lecę. Dokąd lecisz? Nie widzisz? Pani żaba przeze mnie upadła, więc chcę pomóc jej wstać. Pani żabo, czy pani naprawdę nie potrafi wstać sama? Że też ten smarkacz musiał się wtrącić. Zresztą może to i lepiej. Złapie ich obydwoje. Co to takiego? A co podoba ci się, we pszczoły nie potraficie robić takich sztuczek? Ale to śmiesznie wygląda! Specjalnie dla ciebie robię to jeszcze raz. Ale to śmieszne, muszę tego dotknąć! Maja! Maju, nie zbliżaj się do niej, nigdy nic nie wiadomo. Ciebie ona jest taka zabawna! Zabawna? Maju, czy już zapomniałeś, co panna Klementyna mówiła nam o żabach i jak nas przed nimi ostrzegała? Chyba nie chcesz, żeby ona cię złapała swoim długim językiem. Nie należy być takim nieufnym. My, że kotki, nie jemy pszczół, wolimy inne owady. Tylko ropuchy na was polują. Przyznam wam się, że kiedyś przez pomyłkę złapałam pszczoły i powiadam wam, że była obrzydliwa w smaku. Mam nadzieję, że te dwa głuptasy dały się na to nabrać. Czy sądzi pani, że ropucha mogłaby nas zjeść? Czy w ogóle tu w okolicy są ropuchy? Ropucha was nie zje. Wiem to, bo umiem przewidywać przyszłość. Przyszłość? A co to jest? To jest to, co będzie się działo jutro, pojutrze albo nawet za kilka dni.
I pani to już wie dzisiaj? Tak. Na przykład wiem, co będziecie robili jutro zaraz po obiedzie. Jutro po obiedzie? Ja też wiem. Będę spała na jakimś kwiatku. Zawsze po obiedzie ucinam sobie małą drzemkę. Pozwól, że cię wyprowadzę z błędu. Jutro po południu będziecie oboje na wpół żywi siedzieli w sieci pająka. Co? Uciekajmy stąd, Maju. No, uspokójcie się już. Powiedziałam to tylko tak sobie, żeby was trochę nastraszyć. Nastraszyć? Ale wcale nie wykluczone, że może to się wam kiedyś zdarzyć. Ale nie musi. Będziemy uważać. Wkrótce jednak przydarzy wam się coś niedobrego. Co, a co takiego? Nie powiem. Jeżeli pani nam powie, to może uda nam się tego uniknąć. No dobrze, zbliż się, powiem ci, co cię czeka. Już lecę! Proszę cię, nie leć tam. Skąd wiesz, czy jakaś wstrętna ropucha nie nauczyła jej, jak się zwabia i zjada pszczoły? Powiem wam, moi drodzy, że właśnie takim nieufnym jak wy najczęściej przydarza się coś złego. Dlaczego nas pani ciągle straszy, pani żabo? To nie jest dojrzały. Hop! O! Ojej, co to było? Biedny Gucio! A nie mówiłam, że przydarzy ci się coś złego? Więc pani naprawdę wiedziała już wcześniej o tym, że ja dostanę żołędziem w głowę? Oczywiście. Lepiej idźcie sobie rozmawiać w innym miejscu. Tego jednak pani nie przewidziała, pani żabo. Nie bądź taki mądry. Niepotrzebnie tracę czas, te maluchy są nieznośne. Widziałeś, Guciu? Niech pani jeszcze nie odchodzi, pani żabo! Jak pani to robi, że raz jest pani brązowa, a raz zielona? Taka już moja natura. Zmieniam kolor skóry, kiedy tylko zechcę. Fantastycznie. Jak ona to robi? Teraz trzeba to dobrze rozegrać. Au! Zwichnęłam nogę! Co? Poślizgnęłam się na liściu, chyba zwichnęłam nogę. Straszne! I co pani teraz robi? Zdaje się, że mi uwierzyli, zwabię ich tutaj, a potem... Chyba nie dam rady wstać, czy możecie mi pomóc? Oczywiście, już lecimy! Chodź, Guciu, pomożemy jej razem! A skąd wiesz, że ona nie udaje? Proszę się oprzeć na mnie, może w ten sposób uda się pani wstać! No podoba mi się to. Niech pani się lepiej podeprze tym kijkiem, proszę, niech go pani weźmie, pani żabo! Podejdź z nim bliżej, mój drogi, bo inaczej nie będę cię mogła złapać tego kijka. Nie bój się, Guciu, chodź tutaj. Nie widzisz, jak pani żaba cierpi? Ja nie wytrzymam tego bólu, nie wytrzymam. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie mogę uwierzyć, że panią naprawdę boli. To niesłychane. Czy nie wiesz, że gdybym chciała was złapać, to już dawno bym to zrobiła? I pomyśleć, że cierpię tylko dlatego, że chciałam wam pokazać, jak zmieniam kolory. Może ją naprawdę boli, a ja jej nie chcę pomóc. Niech się pani położy i wyprostuje nogę. Słusznie, nie powinna jej pani nadwyrężać. Może przechodzić tędy ktoś większy od nas i na pewno pani pomoże. No tak, zostawiacie mnie. Przyznam, że zawiodłam się na was. Trudno, będę tu leżała, aż ktoś inny nadejdzie. A tak niewiele brakowało. Teraz znowu muszę zmienić taktykę. Najpierw schwytam tę małą, bo jest bliżej. Ten tchórz na pewno osłupieje z przerażenia. Wtedy schwytam i jego. I w ten sposób będę miał obydwoje. Widzę, że poprawił się pani humor. Czy już mniej boli? Po prostu pomyślałam sobie o czymś miłym, żeby zapomnieć o bólu. Hej ho! Hej ho!
O, jest Filip! Jak się masz, Maju? Szukam cię od rana. Dobrze, że jesteś, na pewno wiesz, jak pomóc rannemu. Oczywiście, że wiem. Swojego czasu ukończyłem kurs pierwszej pomocy. Tam ktoś cierpi. Już pędzę. Tutaj, Filipie! Gdzie jest ranny? Szaleszy, przecież to jest żaba. Szybko, szybko. Oj. I całe szczęście, że zjawiłem się w odpowiednim momencie. Czy ty wiesz, że to jest żaba? Tak, wiem, ale ona zwichnęła nogę. I ty w to uwierzyłaś? Nawet sobie nie wyobrażasz, moja droga, jakie to niebezpieczne i podstępne zwierzę. Ona naprawdę zwichnęła nogę, widziałam, jak się poślizgnęła. Au, nie wytrzymam. No tak, rzeczywiście wygląda na cierpiącą. Nawet mi jej trochę żal. Tym bardziej, że taka unieruchomiona żaba będzie wyjątkowo łatwą zdobyczą dla węża. Żal mi, pani. Jakiego węża? Kiedy przeskakiwałem wielki zakręt, widziałem, jak się tu kierował. Hej, hej, Guciu, zmykaj stamtąd, zaraz będzie tu wąż. Szybko! Dała się pani nabrać, nie widziałem dziś żadnego węża, chciałem tylko wyleczyć pani chorą nogę. A widzisz, Maju, ja jej od początku nie wierzyłem, dlatego się do niej nie zbliżałem. Ale ona tak jęczała. No cóż, zdobywanie pożywienia nie jest takie łatwe, trzeba nieraz użyć podstępu. Ale tym razem nie udało ci się, pani żabo. Nie mam zamiaru rozmawiać z takim pomylonym włóczego jak pan. Zamiast mi wymyślać, powinna mi pani raczej podziękować, że wyleczyłem pani chorą nogę. Już pani może skakać. Podziękować? Przez pana pójdę dzisiaj spać głodna. Ale mnie ośmieszył, nigdy mu tego nie wybaczę. Maju, dokąd lecisz? Jeszcze cię nie przekonałem? Ale powiedz mi, Filipie, jak ona to robi? Przed chwilą była zielona, a teraz jest szara. Mówiła nam, że może zmieniać kolory, kiedy tylko zechce. Przyjrzałem się jej. Nie miała ze sobą ani farb, ani pędzelka. Po co ona to robi? Robi to po to, żeby się do nas niepostrzeżenie zbliżyć. Przystosowuje kolor skóry do otoczenia, tak że trudno ją zauważyć. No tak. Gdzie ona jest? Chodźcie tu, pokażę wam to na innym przykładzie. Patrzcie uważnie, zaraz coś zobaczycie. Ja nic nie widzę. Poczekaj, nie bądź taki niecierpliwy, Guciu. Nic nie widzę. Kto mnie rusza? O co chodzi? Przepraszam, że pana obudziłem, ale chciałem im coś pokazać. Mam więc służyć za eksponat? Jest to dość częste zjawisko w przyrodzie. Niektóre owady i nie tylko one przyjmują tak zwaną barwę ochronną. To ułatwia im ucieczkę przed wrogami, a także zdobywanie pożywienia. Już go nie ma. A gdzie jest pudełko z farbami? Gdzie pędzelek? Cudowna okazja, żeby ich teraz złapać. Wszystkich troje po kolei. Najpierw ty, teraz ty, a na końcu ty. Musi się udać. Ratujcie mnie, ratujcie! Jeszcze chwilę, jeszcze trzymaj chwilę! Trzymaj! Udało się, udało, moje skrzydełka! No, widzieliście? Tym właśnie językiem żaba łapie owady. Pamiętajcie, od żaby trzeba się zawsze trzymać z daleka. Uwaga, puszczam! Zapamiętaj, Maju, te lekcje. Na własne oczy zobaczyłeś, czy może się skończyć takie spoufalanie się z żabą. Jeszcze raz ci ostrzegam, nigdy się do niej nie zbliża. Jest podstępna i niebezpieczna. Ja jej od początku nie wierzyłem, ale Maja zawsze uważa się za najmądrzejszą i nie słucha niczyich rad. A niech to odlecieli. Tyle wysiłku na nic. Wszystko przez tego włóczęgę. Co za życie. Ratunku, na pomoc, na pomoc! Ratunku! Zdaje się, że ktoś wzywał pomocy.
A, koniec ze mną. Nigdy o własnych siłach się stąd nie wydostanę. Ratunku! Nie dam rady. Jeśli nie zdarzy się jakiś cud, to zginę tu. O, mała pszczółko, zaczekaj, pomóż mi. To to woła. Czy to pani wzywała pomocy, pani żabo? Wpadłam do tej studni i nie mogę wyskoczyć. Brzegi są śliskie, nie mam się od czego odbić. Tym razem naprawdę to nie podstęp. Zginę tu, jeśli mi nie pomożesz, zlituj się nade mną, błagam. Tak, pomogę pani wyjść, a pani mnie złapie. Zrobi pani i przylepi na swój jęzor. Nie, nie zrobię tego, przyrzekam. Dobrze. Niech pani tu spokojnie zaczeka. Nie zostawiaj mnie tak, nie zostawiaj! Dziękuję ci serdecznie, moja droga. Ten mi zupełnie wystarczy. A. Ojej! Brawo! Wspaniały skok! Wspaniały! Cudownie pani to zrobiła! Jeszcze nigdy nie widziałam takiego skoku! Myślałam, że doleci pani aż do nieba! Naprawdę? Nie wiem, jak ci dziękować. Uratowałaś mi życie. Wracam do siebie. Jestem zupełnie wykończona. Do widzenia, mała pszczółko. Jeszcze raz dziękuję. Mam na imię Maja i nie jestem już taka mała, pani żabo. No, wiesz, dla nas żab pszczoła jest tylko pszczoła, ale zapamiętam sobie twoje imię i to, że byłaś dla mnie taka dobra. Już nigdy nie zjem ani jednej pszczoły. O, zdaje się, że zbiera się na deszcz. Lepiej wracaj do siebie, droga Maju. Tak będzie lało. O, dobrze, że to się tak skończyło. Przyznam się wam, że ten brzdąt za każdym razem mnie zadziwia. Pomogła żabie, mimo że wiedziała, czym jej to grozi. Bucia? Maja! 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 Założę się, że ten tchórz na pewno nie postąpiłby tak jak Maja. Maja pewnie nie zauważyła, że pada i siedzi teraz gdzieś ze zmokniętymi skrzydełkami. Maja! Maju, gdzie jesteś? Nie krzycz, tak, jestem tutaj! Już lecę do ciebie, lecę! Uważaj, bo zmokniesz! Mam liść! I tak to szczęśliwie zakończyła się przygoda z żabą. Chcielibyście wiedzieć, co przydarzy się Mai następnym razem? Deszcz padał i padał i Maja nie mogła dłużej wysiedzieć w swojej kryjówce. Trochę to nierozsądnie latać w czasie deszczu, ale dzięki temu uratowała życie larwie, która wpadła do wody. Nie myślcie jednak, że tylko o tym będzie ta opowieść, ale nic więcej wam nie powiem. Zobaczycie sami. Do zobaczenia! Hej, hop! W
wersji polskiej udział wzięli Maja Ewa Złotowska, Żaba Halina Kossobucka, Gucio Jan Kociniak, Filip Andrzej Gawroński i inni. Piosenkę o Maji śpiewał Zbigniew Wodecki. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, Studio Opracowań Filmów w Warszawie.